Cześć kochani, jestem właśnie tuż po nagraniach wywiadu z cudownym człowiekiem, niesamowita wiedza, Wojtkiem Eichelbergerem. Moi drodzy, rozmowa wymiata, dlatego wyjątkowo są dwa teasery, ponieważ musicie to zobaczyć. Chcę zwrócić Waszą większą uwagę na ten materiał, więc zapraszam na teaser, a już za parę dni będzie wywiad. A czym jest obecność? No obecność, prawdziwa obecność to jest obecność bez myśli, to jest umysł bez myśli, tak? Wiesz, Łukasz, my żyjemy przecież nie w rzeczywistości, tak? My żyjemy w Matrixie, a co to znaczy? To znaczy, że my żyjemy w interpretacji rzeczywistości, tak? Która została nam narzucona. Zostaliśmy tak sformatowani przez kulturę, przez obyczaj, przez język, przez wszystko, co nam się przydarzyło, prawda? Szczególnie we wczesnym okresie życia. Czyli, że musi być takie życie, musimy tak wyglądać, musimy się tak zachowywać, musimy takie rzeczy myśleć. Świat na tym polega i życie na tym polega i ty jesteś ty, a ja jestem ja i nie ma tu żadnej innej możliwości na ten temat, prawda? I tak dalej. Że świat składa się z materii, tak? I że rozmawianie o tym, że jeszcze istnieje coś poza materią, jest po prostu jakimś aberracją. Odchyłem. Tak? No i w tym żyjemy, tak? No i teraz, ale czujemy, no, część ludzi czuje bardzo wyraźnie, że to jest, wiesz, że jesteśmy złapani w tym materii, że to jest jakaś iluzja, że to, albo przynajmniej poważne ograniczenie, tak? No i próbuje coś z tym zrobić. A czasami spontanicznie przydarzy nam się to, że nam się matrix rozleci na przykład, prawda? Bo dostaniemy pałą w głowę, nie daj Boże, albo, prawda, okoliczności będą miały taką dynamikę i taką energię, że nam po prostu rozwalą, że będziemy musieli kompletnie się w to zaangażować, tak? Bez żadnej interpretacji. Więc mindfulness, tak? Czy stan takiego umysłu, który doświadcza rzeczy takimi, jakimi są, no to jest stan bez interpretacji, tak? Ktoś to ładnie powiedział po angielsku, tak? Zaraz to przetłumaczymy, tak? Peace is this moment without judgment, tak? Peace is this very moment without judgment. Mm-hmm. Tak? Jeśli się uwolnisz od wszystkich interpretacji na temat tej chwili swego życia, w której jesteś, na przykład tej chwili, w której teraz my jesteśmy, to jesteś w domu.